Witamy wszystkich na konferencji przed meczem z Concordią Elbląg. Zaprosiłem dzisiaj dwóch weteranów Radomiaka, jednego weterana Kubę Dzieciurę, który jest po raz drugi dzisiaj. Witam. Witam. I Łukasza Derbicha. Witam. Może najpierw o naszej sytuacji, to co się dzieje w drużynie. No są drobne jakieś takie sprawy, które mnie tam lekko niepokoją. Przede wszystkim nadal do dyspozycji nie będę miał Kacpra Wnuka i Macieja Świdzikowskiego. Żałuję bardzo, bo liczę na tych piłkarzy i chciałbym, żeby już byli zdrowi. Kacper ma zapalenie zatok, bierze antybiotyk, więc myślę, że od przyszłego tygodnia już wejdzie z nami w trening i będę mógł na tego piłkarza liczyć na kolejny mecz ze Stalą Rzeszów. Natomiast Maciej, niby to kolano jest sprawne, nie ma w nim niestabilności, ale gdzieś go tam zakuwa, pobolewa i na tą chwilę robi na razie z nami tylko rozgrzewki. Na tyle ma pozwolenie od rehabilitanta. Tak, przygotowania przebiegły w tym tygodniu prawidłowo. Obyło się bez jakiejś kontuzji, bez żadnej choroby. Myślę, że jesteśmy przygotowani do tego meczu. Jutro już wyjeżdżamy. Śpimy pod Elblągiem. Także na sobotę będziemy wypoczęci, gotowi do kolejnej walki. Concordia to zespół ambitny, walczący. Na pewno nie podda się. Będzie tak samo walczyć o pierwszą ósemkę, jak każda drużyna w tej lidze. Oczywiście początek sezonu, więc wszyscy jeszcze są pełni nadziei. My także jesteśmy pełni nadziei przed tym wyjazdem i chcielibyśmy przede wszystkim podbudowani tym ostatnim zwycięstwem i podniesieniem się w tych trudnych momentach pójść za ciosem i przywieźć z Elbląga punkty. Wiadomo, Elbląg na pewno będzie nam bardzo chciał w tym przeszkodzić i na pewno nie będzie chciał nam pozwolić na to, żebyśmy tam punkt zdobyli. My musimy się przeciwstawić agresywną grą, dobrze zorganizowaną i musimy uniknąć błędów w obronie, które były w ostatnim meczu, ponieważ ten mecz był naprawdę świetny dla kibica, ale z punktu widzenia trenera błędy były i była analiza, która pokazała te błędy. Myślę, że zawodnicy wzięli sobie słowa do serca i w kolejnym meczu przede wszystkim, jeśli chodzi o obronę, czy jako całość, zagramy na zero z tyłu i nie stracimy bramki, a liczę na to, że z przodu skuteczny do tej pory Leo strzeli. Coś jeszcze, zdradziłem trochę, kto wyjdzie w sobotę, ale myślę, że to nie jest niespodzianka dla nikogo. Leo jest teraz w formie, dobrze wygląda na treningach i liczę na tego piłkarza, tak samo jak na cały mój zespół. Na pewno będziemy starali się z Elbląga przywieźć korzystny wynik do Radomia. Chcielibyśmy, żeby ta nasza gra się ustabilizowała i wyglądała jak najlepiej, żeby to wszystko szło do przodu i żebyśmy na pewno nie przegrywali spotkań. Wiadomo, sezon w tym roku jest ciężki, bo sporo zespołów spada o ligę niżej, także walka będzie do samego końca przez cały sezon i to na pewno nie będzie spacerek. Także będziemy się musieli wziąć w garść i w każdym meczu dawać siebie wszystko i starać się zbierać te punkty, żeby ich było jak najwięcej, co w rezultacie da nam spokojne utrzymanie. Myślę, że to ciężki mecz, bo Concordia jest niewygodnym przeciwnikiem, będzie grała na pewno z kontry i nie otworzy się przed nami, także będzie bardzo ciężko, no ale ostatnie zwycięstwo myślę, że zbudowało tą drużynę i scaliło, tak. Po tych ciężkich chwilach pierwszej połowy wróciliśmy do remisu i teraz myślę, że w naszych głowach i moich kolegów, czuję się dobrze psychicznie i taki myślę, że będzie to taki kop do przodu i ten mecz właśnie w Elblągu potwierdzi, że jesteśmy w dobrej dyspozycji i no, cóż, no, stawiamy sobie ambitne cele i jedziemy tam po 3 punkty. Na pewno zweryfikuję to boisko, ale trzeba wierzyć w siebie, w własne umiejętności i tą drużynę stać na 3 punkty w każdym meczu, także jedziemy po 3 punkty.
Maciej Krasowski, Zaczar Dworcza, pytanie do trenera. Ostatnie te godziny, jak będą wyglądały, bo mówił trener, że jedziecie tam już jutro, tak? Mm-hmm. Ale czy jakiś tam rozruch pamiętacie, czy zapoznanie się z boiskiem? Nie, tam z boiskiem. No, byliśmy nie tak dawno w Elblągu, więc mm-hmm. wiemy, jakie tam jest boisko. No, ostatnio mieliśmy szczęście, że deszcz spadł i ta płyta, która nie była w jakimś tam dobrym stanie, dzięki temu, że deszcz spadł, ta piłka gdzieś tam fajnie krążyła między moimi piłkarzami, natomiast myślę, że po wakacjach ta płyta tam doszła i jest w dobrym stanie. Z tego, co zasięgnąłem opinii, no to jest lepszym niż była, więc... Zdecydowanie lepszym. Więc dlatego no, trzeba się cieszyć, bo no, jednak preferujemy grę w piłkę i dobra płyta też nam gdzieś tam służy. Ostatnie godziny. Jedziemy do Elbląga. W granicach 17 jesteśmy pod Elblągiem. Udało się dzisiaj w godzinach rannych załatwić boisko w Pasłęku. Dzięki uprzejmości tam ludzi z Polonii Pasłęk będziemy mieli 45-minutowy rozruch i w sobotę tylko spacer i po południu gramy z Concordią. Pytanie do kapitana zespołu Kuby. Trener na konferencji prasowej, pewnie czytaliście, przyznał, że w każdym meczu, to jak też mówiłeś, że wiadomo, że każdy mecz to traktujecie jak o życie. Wy też macie tego świadomość, właśnie tak podchodzicie do tego, tak pan trener to wpaja? Zgadza się. Uważam, że ogólnie rzecz biorąc, każdy zawodnik wychodząc na boisku, to dla niego to jest wojna i trzeba ją wygrać. I z takim nastawieniem na pewno wychodzimy na mecze, czy to u siebie, czy pojedziemy teraz do Elbląga. Jedziemy tam na wojnę i chcemy ją wygrać. No właśnie, to widać po tym pressingu od samego początku. Tylko teraz następne pytanie, jak coraz więcej wam się wystarcza, żeby ten pressing utrzymywać? Jak to właśnie wygląda? No na pewno ten okres przygotowawczy, który był letni, dosyć krótki i intensywny. Podejrzewam, że zacznie procentować się w kolejnych meczach i to będzie wyglądało coraz lepiej. Myślę, że widać to jest również i na boisku, tak jak sam pan powiedział, już z meczu na mecz. Coraz dłużej możemy grać tak, a nie inaczej i uważam, że będzie to nam przynosiło wymierne skutki. Do tego jeszcze tak jak chłopaki, którzy teraz doszli do nas, już zgramy się, tak to wszystko się scali w całość, to będzie wszystko naprawdę dobrze wyglądało i fizycznie, i mentalnie, i taktycznie będziemy poukładani od pierwszej do 90 minuty. Może do Łukasza. Ale to tutaj moje pytanie. Zwycięstwo w ostatnim meczu bardzo was pewnie podbudowało, prawda? Jak wygląda teraz sytuacja w szatni, atmosfera? No i przede wszystkim to, co teraz wspomniał, że było 5-3. Trzeba się cieszyć z tych 5 bramek, ale niepokoi te 3 stracone, tak? Akurat wy jesteście tutaj podporami defensywy, także pytanie akurat w odpowiednim kierunku. Myślę, że atmosfera to cały czas była dobra. Takie zwycięstwa budują, no i nie ukrywajmy, że ta drużyna z części zawodników jest nowa i oni też muszą się wkomponować w ten zespół. My akurat tu jesteśmy ze starej ekipy, także wiemy, jak to była atmosfera wcześniej. I tak jak mówię, atmosfera jest dobra, a z tym podbudowaniem, no to każde takie zwycięstwo, gdzie się przegrywa dwukrotnie i dochodzi, później jeszcze strzela się 2 bramki i wygrywa, no to buduje taki zespół. Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku i żebyśmy nie tracili tych bramek. No, niepokoją te 3 stracone bramki, ale jak już trener powiedział, że była odprawa, były pokazane błędy. I z każdego błędu wyciągamy wnioski i myślę, że piłka jest taką grą, że każdemu może zdarzyć się błąd, ale po to jest nas 10 w polu, żeby jeden drugiego asperował i nie zdarzały się takie błędy. Także. Myślę, że w tym meczu zagramy z tyłu na 0, a strzelimy coś z przodu, jedno, może dwie, zobaczymy. Oby to było trzeba. Bardzo życzę. No właśnie, Łukasz, wspomniałeś, że na 0 z tyłu, ale patrząc tak, w pierwszym meczu 0, w drugim 1, w trzecim 2, w czwartym 3. W piątym chciałoby się 0, tak? Oczywiście. Pytanie do trenera, czy trener musi na zmianę bramkarza? Łukasz był strasznie elektryczny w tym meczu, też. Nie pomagał obronie. Tak, tylko pamiętajmy, znaczy, czy myślę, najpierw odpowiem na pytanie. Proszę mi wierzyć, że zawsze przed każdym meczem myślę i o zmianie bramkarza, i o zmianie prawego obrońcy, i lewego, i o zmianie gdzieś tam systemu. Po to też są rozmowy w sztabie.
Nawet ostatnio zostaliśmy po treningu dłużej i rozmawialiśmy na temat każdego zawodnika. Gdzieś tam dzieliliśmy się swoimi opiniami, także gdzieś tam są wnioski wyciągane. Jedno na usprawiedliwienie Łukasza mogę powiedzieć to, że Łukasz w zeszłym tygodniu rzeczywiście doskwierał mu bark i jakby nie miał pełnego cyklu przygotowań. Wyszło na to, że po prostu jak nie miał pełnego cyklu, czyli nie trenował jakby codziennie na takim pełnym luzie jak wcześniej, to gdzieś jednak jego psychika może gdzieś nie działała tak jak trzeba i to nie znaczy, że on zawalał bramki, po prostu on gdzieś tam w dwóch czy trzech interwencjach był niepewny. Natomiast myślę, że to się wiązało nie z brakiem umiejętności czy brakiem koncentracji, tylko właśnie z tym, że przez zeszły tydzień gdzieś nie trenował tak jak Banasiak. Natomiast w tym tygodniu widzę, że wygląda już zupełnie inaczej i on wie o tym, że gdzieś tam drobne jakieś błędy były, natomiast w tym tygodniu już trenuję normalnie i mogę powiedzieć, że ja ufam Łukaszowi, wierzę w niego i na tą chwilę nie przewiduję zmiany bramkarza. Powiedziałem przed sezonem dwójce bramkarzy, nawet gdyby się zdarzył jednemu jakiś jeden czy drugi błąd, nie zejdzie ta osoba do bramki. Bramkarz musi mieć pewność, musi wiedzieć, że trener na niego liczy i nie może powodować jeden czy dwa błędy, że z kogoś się zrezygnuje. Nawet prosty przykład Łukasza do przerwy. Wiele osób gdzieś tam go winiło i mówiło, żeby Łukasza zmienić. Ja znam Łukasza wartość. Łukasz w trzech meczach był moim zdaniem jeden z najlepszych zawodników na boisku. Nie oszukujmy się, był motorem napędowym, naprawdę grał dobrze. Jakieś drobne wahania czy jakieś drobne błędy, no gdzieś się piłkarzowi każdemu przytrafią. I w drugiej połowie Łukasz pokazał, że pociągnął tą drużynę mocno. Jego stałe fragmenty decydowały praktycznie o obliczu tej drużyny i o wyniku. Także nie można tak popadać, jako trener ja przynajmniej, może jestem młody, ale nie mogę tak popadać ze skrajności w skrajność i rotować, wymieniać. Gdzieś tam, że ktoś zagra słabiej do przerwy, to już go zmienić. Trzeba jednak wytrzymać i myślę, że takim przykładem ostatnio był mecz Motoru Lublin, gdzie trener wygrywał do przerwy. I przeprowadził trzy zmiany w przerwie i nagle czerwona kartka i nie miał kto w bramce stanąć. Nie wiem jaka tam była sytuacja, nie mnie oceniać, ale mówię, pospieszył się ze zmianami. A może się nie pospieszył, nie wiem, może były trzy kontuzje i nagle nie było komu wejść. Ja staram się zawsze dać swoim piłkarzom wiarę, wierzę swoim piłkarzom, ufam im i liczę, że odwdzięczą się dobrą grą. Nawet jeśli popełni w jednym meczu błąd, nie skreślam takiego piłkarza i staram się rozmawiać z taką osobą i dawać mu nadal wsparcie. Natomiast jeśli się to powtarza, jeśli ktoś popełnia ten sam błąd, drugi czy trzeci mecz, to niestety wtedy usiądzie na ławce rezerwowych i dam szansę kolejnej osobie. Rozmawiałem z trenerem Concordii dzisiaj. Trener mówi, że jedna bramka zadecyduje w tym meczu. Czy trener podziela jego zdanie? Tego kolegi po kampu? No jest wróżenie z fusów. Nie no. Jedna bramka, to trzeba po prostu szybko wystrzelić, szybko jedną bramkę zamurować i niech się spełni życzenie trenera. Nie no, proszę mi wierzyć, tam może być wynik, wie pan, 3-3 i w końcówce gdzieś to strzeli, może być 1-0, może być 5-3, może być 0-0 i 3-0. No wiadomo, jeśli będzie 1-0 dla Radomiaka, skromne, nawet po słabszej grze też to przyjmiemy. Pogratulujemy się z Concordii nosa. Czyli już tak na podsumowanie, z jedną zmianą, Kalinowski, tak? Składnie, gdzieś się odbierze. Znam skład. A jakbym pana zaskoczył, powiedział, że trzy zmiany będą. Wcale się nie dziwię. Nie. Tak jak rozmawialiśmy już kiedyś właśnie na temat zwycięskiego składu, że się nie zmienia. Nie ma u mnie czegoś takiego. Potrafiłem po przegranym meczu nie zmienić składu, tylko gdzieś tam trochę w formacji zmienić, że Radecki zagrał trochę wyżej teraz. Gdzieś był niżej, natomiast nie ma czegoś takiego. Będą na pewno zmiany, to mogę powiedzieć. Bo już mam skład w głowie, zresztą myślę od ostatniego meczu, jak tylko mecz się skończył, to już myślałem o kolejnym tygodniu. W tym tygodniu dwójka zawodników przekonała mnie i myślę, że jedna albo dwie zmiany na pewno będą. Pozostało jeszcze 14 spotkań, także myślę, że każdy z zawodników dostanie szansę. Już dostała dwójka też młodych zawodników, i Szewczyk, i Gil.
też chciałbym dać szansę też młodemu Plutonowi, ale to wiadomo, no, przede wszystkim patrzmy na to, żeby te wyniki były jak najlepsze, a wiadomo, jeśli będzie taka okazja, że będzie można wpuścić i postawić na tych naszych młodych chłopaków, to na pewno to zrobię, nie zawahać. Po półtora roku mieliśmy pierwszego kartnego, wykonywał Kuba skutecznie. Czy Kuba tu jest numer jeden? Tak, Kuba jest numer jeden. To była moja decyzja już w szatni, powiedziałem, bo też i Leo był chętny, i Łukasz Białorzy dobrze wykonuje. Natomiast ja postawiłem na Kubę i tym bardziej jeszcze jak strzelił bramkę, to jeszcze większa pewność była w tym piłkarzu. No i wychodzi, że się nie pomyliłem. Mam nadzieję, że Kuba następnym razem, jeśli będzie rzut karny, gdzie tak jak pan powiedział, półtora roku nie było żadnego karnego, chociaż kilka nam się należało, bo choćby w tej rundzie już powinniśmy mieć przynajmniej dwa. Chodzi o faule na Mateuszu Radeckim i na Garbarni i u siebie z Suwałkami, także no ale w końcu się zdarzył i dobrze, że szczęśliwe zakończenie. No i też pamiętajmy, że po straconej bramce na 3-2 w 46 minucie w ciągu była analiza w ciągu 10 sekund od rozpoczęcia mieliśmy już rzut karny. Także straciliśmy bramkę, zaczęliśmy od środka, w ciągu 10 sekund mieliśmy już sytuację pod bramką i Leo został sfaulowany i rzut karny. Wiadomo, później to się przeciągało tam. Bramkarz próbował gdzieś Kubę zdekoncentrować, ale to też myślę, że taka fajna sprawa, że od razu po zaczęciu. To szybkie bramki strzeliliśmy niż młodzieżówka, bo na młodzieżówce 11 sekund naliczyli. No my nie strzeliśmy bramki po 10, tylko że doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie zawodnik faulował i był rzut karny, także no jest to jakiś element, myślę. Jeśli to wszystko, to myślę, że dziękujemy i zapraszamy w przyszłym tygodniu. Zapraszamy również do Elbląga. Do widzenia.